sprawę. W sensie rodzinne sprawy z moją babcią, która jest w szpitalu. Ej ma, Marcel, dziękuję za followę. Koksu i tam. Dobra muzyka chillowa. Nie mogę puszczać, znaczy mogę puszczać copyright muzykę, ale ostatnio są jakieś pojebane strajki na Twitchu za puszczanie copyrightowanej muzyki. Luis 07 niż Messi, luźnisz. Luźnisz, idzie. Ej, wiecie właśnie co do mnie dotarło? Kurwa, ile tych kart jest? Mamy przejebane w czwartek. Mamy przepierdolone w czwartek. Mamy przepierdolone. Kurna, możemy dostać Rojana, Kagawę i Bernego. Albo już jaka w każdym domu Polsce, tak jak pisaliście. Przejebane jest. Przepierdolone jest. To jest takie gówno. Zapowiada nam się widowisko. Drużyna jest takim gównem. Tak, Darku, nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. Powinniśmy zobaczyć naprawdę ciekawe spotkanie. I tak nie wiem, jakie ma gwiazdki. I tam w sumie też nie wiem. Coś się bardziej cieszę, że Messi. Znaczy dobry jest CR7 w tym roku, ale też, ale tylko jego lepsze wersje. Szczególnie Hoc jest zajebista, a poprzednie są takie piękne. Poprzednie wolę Messiego. Przed chwilą była szansa, teraz trzeba budować atak od początku. 4-5 kama to jest bezwi. A, to nieźle, nie, no to dobrze. Jest gol, proszę państwa. Nieprawda, znaczy będzie całkiem spokojny, że jego specjalny karty jakże ważną bramkę tego spotkania. Eduardo na 4-4. O! Chyba zszedł Papuzelo, nice. Spójrzmy, spokojne, przepiękne. Cześć Boże. Tego się właśnie po nim spodziewali. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Nicolas Gaitan. Za chwilę może być dogodna okazja. Czy to jest cały... Ciekawego zajadasz? Nic ciekawego, kurna. Nic ciekawego. Piłka poza linią boczną, za moment. Nic ciekawego, gdyż ponieważ jest to tylko... 7 days. Tracą piłkę po tym podaniu. Nie miałem jeszcze jednego puza 0? Nie miałem 4? Piłka na wolne pole do Messiego, ale bez powodzenia. Trzeba zwiększyć nasza armia. Wspaniale. Neymar. Znaczy nie, no dobrze, dobrze. Neymar, ruch na Discordzie. Myślał, że dojdzie do tej piłki pierwsza, ale bramkarz okazał się od niego szybszy. Neymar, brawo, oszukał obrońców i będzie szansa. Sorry z tą przerwę. Wciąż ma Neymara. Wspaniale się tam stało. Nie wiem, czy pograć jeszcze trochę tym Martinezem, czy go sprzedawać z lekkim profitem. Chyba pogram jeszcze. Foderki na... A zaraz, nie wyszła dzisiaj Prime Icona, nie? Oczywiście. Czyli foderki powinny pójść w górę z maratonowym torcem w środę, teoretycznie. Świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości. Nie sądzę, żeby poszło jak tutaj na moje. 7 days za 7 minut, jeszcze nawet nie zjadłem. Kurwa, widzicie jak mi menu laguje na PC-cie? To jest niespotykane. To jest przez to jebane odświeżanie monitorów. Polski progamer, język poznawca, streamer, youtuber, śpiewak, biznesmen, słaby piosenkę, człowiek, orkiestra. No aż tak daleko bym się nie zagrał, pogrywał. Ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Ale kogoś wcześniej nie było na... Nie udało się zbudować streamie, co będę robił z tymi streamami, to na pewno znacznie. Mbappe przed szansą. Moje mało ich z tymi wymaganiami rozbudowę. A właśnie, rozbudowę muszę porobić. Wspaniała okazja. Chyba, że są przejebane. Neymar. 8-2, 8-8. Cisnęli właściwie całym zespołem i proszę bardzo. Wysoki prezim się odpłacił. Ale co tam mówił Płachu, czy ktoś, że Kujowo przecież dostajesz dwóch. Aż! Znakomicie aż dwóch piłkarzy dostajesz. Przecież w sumie to nie tak jest. 82, no to powinno być, 81, a to powinno być 82. Piękny gol. Tak, będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata. 7 rerów, to jest zawsze spoko. SBC do robienia foderów, to jest zawsze spoko.
ustawiony, bardzo dobry w debiucie strzelił gola z FIP pozycji. Dobry jest, bardzo dobry, bardzo się w metę pasowuje. Zresztą ja lubię Modricza, lubię Goblina małego. Co zrobiłem? Zawsze robię Modricza, jak wychodzą mi specjalne karty. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Jakby był drogi, to bym nie zrobił. Marco Verratti. Był drogi, to bym nie zrobił. Ale był tak taniutki, że aż szkoda było nie zrobić. Czy ją wykorzysta? Napastnik na czystej pozycji strzela, ale Marc-André ter Stegen pewnie interweniuje. Nie ma bramki. On jest świetny bramkarz. Nico Gaeta! 7 złotych? Wiem, że. Umiem czytać. Tam nie ma rare, tylko gold. Aaa! To jeszcze bardziej zajebiście. Dobra, jednak nie umiem czytać, macie rację. Ej, to zajebongo! To bardzo dobry value. Jak Food Champions? Chujowo. Gold odbiłem. 3. Siemka, witam. Rzeczywiście, jednak nie umiem czytać. Myślałem, że kiedyś ten SBC był 4 rery. I tak dalej, a teraz... Ej, to nawet brązy można tu wpierdolić, zajebiście. Zajebiście. Tylko, że 8-8. Jaka karta ma bazowo 88, która jest najlepszą w grze? W sensie do 88, bo to bierze bazowe, a nie wartość totsa. Bazowego. Fantastycznie to broni. Bazową kartę to bierze. Nie wiem, jaka możesz dostać, no to na pewno. Ben 1? Ty, racja! Benka można z tego dostać totsa. O kurwa. No tak, bo 83 jest. Messi z piłką przy nodze. Mbappé. Ramosa nie pójdzie, nie? Ramos ma... A nie, Ramos to rewelacyjnie to zrobili, kibice szaleją. Benek. No, to jest trzecia bramka. No, Benek jest najlepszą kartą. W fenomenalnej formie. Atal też. Atala też można dostać na pewno, nie? Pujol? Pierdol. Sancho. Sancho już mam, kurwa, nie chcę Sancho. Zajebiste value. Tak naprawdę ten specek zajebiste jest. Hummels. Henderson. No, dużo dobrych kart można z tego dostać. Tak naprawdę. To jest dobre value. Te są chujowe trochę, ale to jest dobre value. Immobile. Już mam Immobile. Chyba. Mi wkurzysz to menu mi tak wolno. Klikam. No wyszedł. Jestem prawie pewien, że kiedyś ten SBC wymagał 4 rerów, ale